Jolanta Żabińska również uwierzyła, że to Natalia napisała rasistowskie teksty dotyczące Willa. Dobrze, rozumiem, że nie chcesz. Panie profesor, ja przysięgam, ja tego nie napisałam. Natalia, naprawdę chciałabym ci wierzyć, ale kto inny mógł to zrobić i dlaczego? Nie wiem, ale Bogom nikt mi pani uwierzy. Natalia, musisz opublikować wyjaśnienie i przeprosiny. Dostajesz uwagę i przy najbliższym zebraniu porozmawiam z twoimi rodzicami. Do widzenia. Do widzenia. Co wy robicie? Zo, jeśli myślisz, że tam jest miejsce Willa, jest tam też miejsce dla nas. Ja tego nie zrobiłam, gdzie co się z wami tępimy dzieje? Tępimy rasistów! Paranoja. No, ale jazda. Alaska teraz nie ma życia w szkole. Ej, nie przesadziłaś czasami? O tym miał się dowiedzieć tylko Willa, nie cała szkoła. No proszę cię, chyba przyznasz, że akcja jest genialna. No i do tego dostanę całą kasę ze zdrabki. No i moje 200. Znaczy, trochę się nad tym w sumie zastanawiam, czy powinnam ci dać te 200. Żartujesz sobie? No bo tak naprawdę ty przecież nic nie zrobiłaś, to ja wszystko napisałam i wysłałam. Okej, jak to cię pilnował, żeby nikt cię nie nakrył? Przecież miałbyś... Serio? A więc to ty wrzuciłaś te żarty na fejsa Natalii? Co? Daj sobie spokój. Co ty, kobieto, pierdzielisz? Przecież wszystko słyszałem, ty jesteś nienormalna. Daj mi spokój. Nie, koleżanko, zaczekamy tu na Willa i powiesz mu, co zrobiłaś. Coś to dzieje, gościu, zostaw tą dziewczynę, bez kitu, zostaw ją. Kamila zrobiła Natalię w tą rasistowską akcję, ona chce całe 10 tysięcy dla siebie. Co? Kamila, o co tu chodzi? Nie wiem, Przemek coś bredzi. Ja bredzę, a ty, Wera, też wszystko robisz dla kasy. Powiedz teraz, jak było. Spróbuj pisać chociaż słowo. Stoi tam szepczesz, co? Obiecuję, że pożałuj, że się urodziłaś. Powiedz, Wera. Najpierw nie chcesz mi zapłacić, a teraz mnie straszysz? Żartujesz sobie? Tak, to wszystko prawda, co mówi Przemek. Widzisz? Kamila specjalnie ukradła telefon Natalii, żeby napisać te rasistowskie żarty i tym sposobem odzyskać twoje 10 tysięcy. No, i jest tobą tylko i wyłącznie dla kasy, więc to przemyśl, chłopaku. Co? Kupaku. Kamila? Jasne. Oni kłamią, to jest nieprawda! Jasne, wszyscy kłamią, tylko ty mówisz prawdę. Zostaw mnie, nie chcę cię znać. Will jest wściekły na byłą dziewczynę. Czuje się głupio, że uwierzył, że to Natalia napisała pod jego adresem rasistowskie obelgi. Zaczekaj. Ja wiem, że to nie ty wypisałaś te wszystkie głupie posty w necie. Zrobiła to Kamila. Nie chciała, żebym dał ci połowy kasy ze zdrabki, bo dzięki tobie wygrałem. Nie zdążę ci powiedzieć jeszcze. To gratuluję. Tylko, że teraz ja mam totalnie przegwizdane i uczniów, i nauczycieli. W dodatku muszę przeprosić za coś, czego nie zrobiłam. Nie, zostaw. Jak chcesz, to pomogę ci to odkręcić. Nagrałem jakiś filmik, wrzucimy w neta, tak żeby wszyscy widzieli. Naprawdę? Jasne. Gotowa? No tak. Siemanko ludzie, jestem tu z Natalią, która jest przemega w porządku dziewczyną i to nie ona pisała te wszystkie żenujące żarty w necie, tylko zrobiła to dla kasy moja była dziewczyna Kamila Zięba. Także dajcie już wszyscy Natalii spokój, ona jest przemega fajną dziewczyną. Peace. Dziękuję.